Cześć, witam Was bardzo serdecznie razem z Lucjanem. Na dzisiaj przygotowałam dla Was fragment z książki pod tytułem Lato Muminków, ponieważ dawno tutaj nie czytaliśmy, więc razem z Lucjanem zapraszamy Was do tego, żeby wysłuchać tego fragmentu. A później jeszcze kilka słów ode mnie dla Was. No to zaczynamy. Rozdział 5. O tym, jakie są skutki gwizdania w teatrze. Pannę Migotkę zbudził chłód. Grzywkę miała zupełnie mokrą. Między drzewami snuły się wielkie płachty mgły, a dalej wszystko zacierało się i nikło jakby za szarą ścianą. Pnie poczerniały od wilgoci, ale mech i porosty stały się zupełnie jasne i tworzyły na nich piękne wzory. Panna Migotka mocniej przytuliła głowę do poduszki, chcąc dalej śnić swój piękny sen. Śniło się jej bowiem, że miała mały, zupełnie uroczy nosek, ale nie mogła już usnąć. Nagle poczuła, że coś jest nie tak. Gwałtownie siadła i rozejrzała się. Drzewa, mgła i woda, ale nigdzie domu. Domu nie było. Zostali zupełnie sami, opuszczeni. Przez chwilę siedziała w milczeniu. Potem pochyliła się i ostrożnie pociągnęła Muminka za ramię. — Ratuj mnie, ratuj mój kochany! — szepnęła. — Jakaś nowa zabawa? — zapytał Muminek sennie. — Nie, naprawdę — powiedziała panna Migotka, patrząc na niego z przerażeniem. Słyszeli, jak dokoła do czarnej wody pod nimi melancholijnie kapały krople. Kap, kap. Wszystkie płatki kwiatów na jarzębinie opadły w ciągu nocy. Było zimno. Siedzieli długo przytuleni do siebie, bez ruchu. Panna Migotka płakała cicho w poduszkę. W końcu Muminek wstał i machinalnie zdjął koszyk ze śniadaniem wiszący na gałęzi. Był on pełen małych, porządnie zapakowanych w bibułkę paczuszek z kanapkami, po dwie każdego rodzaju. Ułożył je w szereg, ale nie miał ochoty jeść. Nagle spostrzegł, że jego mama napisała coś na paczuszkach. Napisy mówiły, co jest w której paczce. Ser, albo tylko masło, albo ta droga kiełbasa, albo dzień dobry. Na ostatniej napisała, ta jest od tatusia. Była w niej puszka sardynek, którą tatuś przechowywał od ubiegłej wiosny. Od razu wszystko wydało mu się mniej niebezpieczne. Nie płacz, tylko zjedz parę kanapek, powiedział. Pójdziemy dalej tym lasem, przełażąc z drzewa na drzewo. I uczysz sobie trochę grzywkę, bo lubię patrzeć na ciebie, kiedy ładnie wyglądasz. Przez cały dzień Muminek i panna Migotka przełazili z drzewa na drzewo. Był już wieczór, kiedy po raz pierwszy zobaczyli, że spod wody prześwituje zielony mech. Potem widać go było coraz bliżej powierzchni, aż stał się suchym lądem. Ach, jak przyjemnie było znów stanąć na ziemi i zatopić łapki w miękkim, poczciwym mchu. Las był jodłowy. Wokół nich w czerwonej ciszy kukały kukułki, a pod masywnymi gałęziami jodłu tańczyły roje komarów. Komary nie mogą, na szczęście, przekłuć skóry Muminków. Muminek wyciągnął się na mchu. W głowie ciągle jeszcze kołysało mu się od widoku tych mas niespokojnej wody, która płynęła i płynęła naprzód. — Bawię się teraz, że mnie porwałeś — szepnęła panna Migotka. — Oczywiście, że cię porwałem — powiedział Muminek uprzejmie. — Krzyczałaś okropnie, ale jednak cię porwałem. Słońce zaszło, lecz teraz, w czerwcu, nie mogło być mowy o prawdziwych ciemnościach. Noc była jasna, pełna marzeń i czarów. W głębi pod jodłami zamigotała iskierka, potem rozbłysł ogień. Było to miniaturowe ognisko z igliwia i chrustu i widać było wyraźnie moc leśnego drobiazgu, usiłującego wtoczyć szyszkę do ogniska. No to tak. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście tego fragmentu z książki o Muminkach. Za nami pierwsze dni otwarcia bibliotek wolskich, niektórych placówek.
Jeśli ktoś jeszcze nie wie, które to placówki są czynne, to już mówię. Chodzi o bibliotekę przy ulicy Ciołka, przy ulicy Żytniej, Wolskiej, przy ulicy Ordona i w budynku przy ulicy Solidarności, czyli tam, gdzie jest główny budynek naszej biblioteki. Te biblioteki są otwarte. Co do naszej biblioteki na Redutowej, jeszcze nie wiemy, kiedy nastąpi otwarcie. Bardzo prosimy o śledzenie informacji online na naszej stronie na Facebooku. My tam na bieżąco zamieszczamy informacje. Dziękujemy Wam za telefony, że jesteście tak żywo zainteresowani tym, co się u nas dzieje, tym, że chcecie już nas odwiedzić. Bardzo Wam za to dziękujemy. Prosimy Was też o wyrozumiałość, o cierpliwość, jeśli będziecie czekać w danej placówce w kolejce, żeby oddać i wypożyczyć książki. Przede wszystkim pamiętajcie, że to jest wszystkie te obostrzenia po to, żeby w jak najbardziej bezpiecznych warunkach odbywały się wypożyczenia. I chyba dzisiaj ode mnie to będzie tyle. Widzimy się w piątek po 18:30. Będziemy wtedy kończyć tydzień bibliotek. Myślę, że może coś specjalnego, małego dla Was przygotuję tutaj na nasz kanał. Tymczasem my razem z Lucjanem się żegnamy. Życzymy Wam spokojnego wieczoru, udanego czwartku. I spędźcie ten czas w radości, w zdrowiu i pilnujcie się na zewnątrz, pamiętajcie o maseczkach. Ściskam Was mocno, pozdrawiamy Was serdecznie. Na razie, pa, pa.